Witam ponownie. Dzisiaj byśmy porozmawiali sobie trochę o twardości wody i konsekwencjach tego w troszkę taki niestandardowy sposób. Zanim w ogóle zacznę i odpowiemy sobie na pytanie, co to jest właściwie ta twardość wody i dlaczego woda się mówi, że jest twarda, w ogóle skąd pochodzi ta nazwa, to sobie zrobimy pewne doświadczenie. Jak Państwo zapewne wiedzą w większości, twardość wody bierze się z obecności wodorowęglanów, przede wszystkim wapnia i magnezu, ale czyli też nieraz i żelaza w wodzie pitnej. Wodorowęglany mają to do siebie, że są troszkę bardziej rozpuszczalne niż węglany te obojętne, tak? Czyli na przykład CaCO3. Przygotowałem tutaj wytwornicę dwutlenku węgla. Tu mamy rozcieńczony kwas siarkowy, tutaj mamy wsypany węglan sodu, którym będziemy generować dwutlenek węgla. Może już to zacznę i przy okazji będę mówił w trakcie i przepuszczać właśnie przez tę wodę wapienną. No dobrze, no to zaczniemy. Wpuścimy troszkę kwasu. O, do. To oczywiście troszkę potrwa, dlatego że ten kwas, ten dwutlenek węgla musi dopiero tutaj dotrzeć do tego, ale widzę, że już zaczyna coś mętnieć. OK, o, już jest. Mętnieje, mętnieje. Teraz nam się strąca węglan wapna. Ale jeżeli będziemy przepuszczać ten dwutlenek węgla troszkę dłużej, to zaraz zobaczymy, co się będzie dalej działo. No, chwilę to oczywiście potrwa, więc niech sobie reakcja biegnie. Ja tymczasem przygotuję kolejny rekwizyt. I włączymy przy okazji grzanie. Proszę Państwa, ponieważ twardość jest związana dość silnie z mydłami, to sobie rozcieńczymy troszkę olejnianu sodu, no czyli de facto jednego z rodzajów mydła w wodzie. Tu jest taki dosyć stężony roztwór, zrobimy sobie oczywiście bardziej rozcieńczony. To trzeba zwrócić uwagę, że to mętnienie zaczyna nam zanikać. Mamy tu jeszcze troszkę więcej tego tlenku. Zaczyna nam to zmętnienie sobie zanikać. Właśnie przez to, że nadmiarowy dwutlenek węgla powoduje rozpuszczenie węglanu, bo powstaje tam dużo jonu wodorowęglanowego. A wodorowęglany mają wyższą rozpuszczalność niż węglany. O proszę, mamy gotowe. Możemy teraz to przerwać. I wstawimy to do ciepłej wody i zobaczymy, co się stanie. Oczywiście to też musi chwilkę potrwać. W takim razie, skoro już zacząłem o tym mydle, to je w końcu rozpuszczę, bo to oczywiście też sobie musi potrwać. Oczywiście widać, mydło się pieni. No co jest oczywiście normalne. Natomiast, jeżeli ja, to jest w wodzie oczywiście demineralizowanej, która jest bardzo miękka. O takiej wodzie mówimy, że jest miękka. Roztwór jest, jeszcze może do końca nie widać, ale jest przeźroczysty, przede wszystkim klarowny. Nie widać w nim żadnego osadu. Jeżeli zrobię to samo, może po prostu weźmiemy w ten sposób, tylko zrobię to w zlewce, żeby było lepiej widać. Przyniosę trochę klamydy. Klamuda oczywiście jest wodą twardą, przynajmniej tutaj w Łodzi, gdzie kręcimy, od razu widać zmętnienie. Ten osad to jest nic innego jak strącające się olejnian wapnia i magnezu. W postaci właśnie nierozpuszczalnego osadu. Tak to sobie wygląda. Ta woda twarda. Żeby to sobie zobaczyć troszkę lepiej, to rozpuścimy w wodzie troszkę na przykład chlorku wapnia. Oczywiście wystarczy tylko trochę. O, proszę zwrócić uwagę, a nie, jeszcze nie, to się pośpieszyłem. No przecież tu chodzi o to, że to zmętnienie ma za chwilkę wrócić, a nie zniknąć, tylko się oczywiście zakręciłem swoim zwyczajem. No dobrze, troszkę chlorku wapnia. Dodamy tu roztworu mydła. Proszę zwrócić uwagę, też strącił się osad soli wapniowej, który jest de facto oczywiście nierozpuszczalny. Natomiast proszę Państwa, do czego ja tu, po co ja to wszystko w ogóle mówię? Widać pęcherzyki gazu, czyli po prostu, jako że rozpuszczalność tutaj tego dwutlenku węgla na gorąco maleje, jon wodorowęglanowy się rozpada,
wydziela się gaz, właśnie dwutlenek węgla, który tutaj uchodzi teraz z układu. I zaraz, o, ja już widzę, a być może jeszcze aparat tego nie ujmuje, ale ja już powoli widzę, że zaczyna się powracać zmętnienie. Proszę Państwa, to samo oczywiście, gdybyśmy zrobili z na przykład siarczanem magnezu, nie wiem, może jeszcze to pokażemy, żeby nikt nie miał wątpliwości. Już może z żelazem nie będziemy przesadzać, bo po co, ale zrobimy sobie jeszcze szybką próbę z siarczanem magnezu. Też damy sobie oczywiście mydło, no i strąca się oczywiście osad soli, tym razem magnezowej, bo mamy tutaj sytuację, reakcję wymiany sól-sól ze strąceniem osadu. Natomiast, proszę Państwa, dlaczego się w ogóle mówi, że woda jest twarda? Bo to jest bardzo istotne. Skąd się wzięła ta nazwa? Jeżeli ktoś jest odporny na ciosy, znaczy długo się im opiera, to też mówimy, że jest twardzielem, bo jest twardy, prawda? A woda jest twarda, dlatego że ze względu na obecność tych soli i wapnia, pierwsze porcje mydła stają się nieskuteczne, jeżeli je wprowadzić do wody, bo to mydło po prostu ulega strąceniu i staje się ten osad, nie myje, ale co nie znaczy, że takie nierozpuszczalne w wodzie mydła nie mają w ogóle zastosowania, bo to są składnikami smarów i to w całkiem pokaźnej ilości smarów to mydło, te mydła właśnie wapniowe, magnezowe, innych metali, jakieś, prawda, barowe, może nie wiem, czy jeszcze teraz, bo wiadomo, ekologia i te sprawy, jakieś tam litowe, mają właśnie zastosowanie w środkach smarujących do jakichś różnych łożysk i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu trzeba użyć taką ilość mydła, dopiero nadmiar tego mydła, prawda, jest skutecznym środkiem piorącym. Część mydła niestety tracimy, to mydło nie działa, dlatego mówimy, że woda jest twarda, bo się opiera wprowadzonej ilości mydła przez to właśnie strącanie się. Oczywiście woda twarda, czyli wodociągowa zazwyczaj, no bierze się stąd, że prawda, woda płynąc nasyca się różnymi związkami po drodze w naturze i na przykład podlewając kwiatki taką wodą, tu mamy taki niezbyt piękny, zmarniały okaz beniaminka, czyli fikusa beniamina. Ten osad tutaj z brzegu to jest nic innego jak kamień w wyniku podlewania twardą wodą oraz inne sole, które się przy okazji wytrąciły. Albo na przykład tu sobie zobaczmy. O. Niektórzy myślą, bo spotkałem koleżankę, która myśla, że to jest jakiś grzyb czy porosty. Nie, to są po prostu wytrącony kamień w wyniku podlewania, czy na przykład tutaj na tej doniczce, akurat dzisiaj sadziłem, więc mamy sobie ten kamień na doniczce, bo tam wcześniej było coś innego w niej. W każdym razie widać, że to lekko zmętniało. Jeszcze to nie jest do końca tak, jak powinno być, ale widać, że generalnie to tutaj mętnieje. No na pewno już widać kontrast w stosunku tego, co było jeszcze kilka minut temu. Proszę Państwa, rośliny w naturze są podlewane przede wszystkim przez deszczówkę. Deszczówka jest wodą miękką, bo jest to praktycznie woda destylowana, która zawiera owszem lekko kwaśny odczyn ze względu na pokłanianie właśnie dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, które nawet i w naturze występują naturalnie. Wybuch wulkanów wprowadza całkiem sporo tlenków siarki do atmosfery. Natomiast ta woda generalnie jest miękka i lekko kwaśna i tą wodą rośliny są w naturze podlewane. Niezupełnie jest prawdą, że woda destylowana, gdybyśmy podlewali wodą destylowaną czy demineralizowaną, to wypuszczamy sole mineralne z doniczki, no i roślina nam padnie. To jest prawda, jeżeli człowiek pije wodę destylowaną, to wypłukuje sole mineralne z siebie, bo woda destylowana czy tam demineralizowana ich prawie że nie zawiera. Kranówka nam, czy tam ogólnie woda mineralna nam te sole uzupełnia, no bo kranowa i mineralna się tak naprawdę niewiele różnią. Natomiast jeszcze jest taka sprawa, że jeżeli podlewamy nawet i wodą, o taką destylowaną kwiatek, no to ta woda ścieknie, prawda, tutaj i potem wsiąknie z powrotem. Więc te straty są niewiele, bo ta woda, która dostanie się do podstawki, i tak potem wsiąka z powrotem. Owszem, jakieś straty zawsze będą, ale kwiatki tak czy siak trzeba od czasu do czasu nawozić. I co jeszcze można tutaj powiedzieć?
Tak łatwo się sole mineralne nie wypłukują, bo gleba właśnie zatrzymuje wiele soli mineralnych w sobie. Na przykład bardzo łatwo się wypłukuje kation sodowy i anion chlorkowy. I dlatego sól jest w morzach, bo po prostu została wypłukana między innymi z gleb, nie tylko z gleb, bo gleba po prostu nie absorbuje, nie gromadzi w sobie właśnie tych składników anionów chlorkowych i kationów sodowych. Natomiast jeszcze, gdybyśmy chcieli podlewać rośliny i im nie zaszkodzić, dlatego że kamień, twarda woda odkwasza ziemię, podnosi pH i efekt jest taki, że zaczynają się właśnie ten kamień wytrącać, zaczynają się wytrącać inne sole, które de facto ograniczają roślinie ilość składników odżywczych w glebie, no bo ze względu na podwyższone pH te składniki są dla niej niedostępne, bo nie są rozpuszczalne w wodzie, tylko są praktycznie związane przez ten osad, który Państwu pokazywałem. Można odkwasić wodę bez konieczności kupowania na stacji benzynowej czy gdzieś tam, prawda, drogiej wody demineralizowanej, po prostu przepuszczając ją przez tor, albo na przykład zostawiając w jakimś większym naczyniu, zrzucić trochę torku, zalać wodą, odczekać gdzieś dobę i dopiero taką wodą odkwaszoną, znaczy nie odkwaszoną, tylko odwapnioną wodą, zmiękczoną przez ten torf, podlewać kwiatki. To jest zresztą bardzo skuteczna i tania i fajna metoda do zrobienia, prawda, w domu. No, jeżeli się myjemy w twardej wodzie, to trzeba tego mydła zużyć znacznie więcej. Oczywiście mówię o kostce mydła, a nie o takim mydle, jak ja tutaj sobie przygotowałem już parę dni wcześniej, bo jestem leniwy i nie chciałem robić drugi raz, więc używam to, co już kręciłem film ładnych parę dni wcześniej. Więc, jeszcze nie pokazałem, że możemy sobie zrobić, prawda, stroić jeszcze inne mydła. O, to nie było mydło, to nic, tu jest mydło przecież, to więc to sobie przełożymy. To przekładamy w takim razie i na przykład weźmy, tu mamy siarczan miedzi. Strąciliśmy sobie mydło takie miedziowe, którym też się nie umyjemy, ale być może ma jakieś właściwości smarujące. Tak samo na przykład tutaj glin, proszę. Akurat mydła glinowe są używane jako środki smarujące, tak więc jak widać możemy sobie zastosować takie mydła, jak nie do mycia, to do czegoś innego, bo generalnie mydła są śliskie. Tutaj widać zmętniałe właśnie na nowo w wyniku rozkładu tych wodorowęglanów na gorąco pojawia się zmętnienie, bo strącają się z powrotem węglany wapnia i magnezu. Oczywiście tutaj mamy węglan wapnia, bo użyłem wody wapiennej, ale jest to jedna z metod, prawda, na zmniejszenie tej twardości, to jest po prostu zagotować wodę. Odchodzi ten dwutlenek węgla, znaczna jego ilość i po prostu te wodorowęglany się rozłożą, utworzą nierozpuszczalne, znaczy znacznie mniej rozpuszczalne węglany, które de facto nie działają tak z mydłem, jak na przykład tu widzieliśmy, więc dzięki temu ta twardość maleje i trzeba zużyć mniej mydła na to, żeby mydło myło, tak, czy tam prało. No dobrze, może nie będziemy specjalnie przedłużać. Generalnie widać, jaki jest efekt wody twardej, czyli kranówki, na mydło. I dlaczego ta woda jest twarda? Bo to, co się wytrąciło, to mydło, ta ilość mydła jest po prostu skutecznie unicestwiona. Natomiast jeszcze, co mogę powiedzieć, to że nie wszędzie woda jest twarda, więc kupowanie jakichś środków zmiękczających typu kalgon i tym podobnych, no nie ma większego sensu, bo woda i tak jest miękka. Na przykład w moich stronach woda jest tak miękka, że ja pierwszy raz w życiu kamień to zobaczyłem dopiero idąc na studia. A, jeszcze mogę pokazać. Stary czajnik poczciwy, który też zawiera troszkę kamienia na dnie. No sam kamień nie jest szkodliwy. Nie wiem, czy go widać, czy nie widać, ale sam kamień nie jest szkodliwy, bo to są tylko węglany. Czasami się różni tą barwą, no bo jeżeli jest, prawda, jeszcze żelazo się też wytrąca, no to ten kolor może być różny. No widziałem kamień koloru takiego ciemnobrunatnego, który nie wyglądał zbyt przyjemnie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no kamień nie jest szkodliwy, ani sama woda twarda sama w sobie, jeżeli chodzi o picie, nie jest szkodliwa. No dobrze, to teraz już może, myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem, więc dziękuję za uwagę i pozdrawiam.